Cześć, witajcie drodzy internauci. Dziś kolejny odcinek wideoczatów IPLA i w naszym studiu naprawdę wyjątkowy gość, przepiękna i utalentowana tancerka oraz aktorka Edyta Herbuś. Edyta, witam cię bardzo serdecznie. Witam ciebie i wszystkich internautów. Przez cały tydzień napływały pytania już do ciebie. Bardzo wielu fanów zasiada w tej chwili przed komputerami, dlatego moi drodzy, w dalszym ciągu pamiętajcie, że możecie pisać na czacie, o co chcielibyście się, czego chcielibyście się dowiedzieć od Edyty. Mam nadzieję, że szczerze odpowiem na wszystkie pytania. Szczerze. Słowo szczerze? Harcerza. Słowo harcerza. Nie wiem, czy na wszystkie, ale na tym, które odpowiem, odpowiedzi będą szczere. Moja droga, chciałabym zacząć od takiej chyba najistotniejszej kwestii. Taniec, prawda? Twoja główna chyba życiowa pasja. Czy od dziecka marzyłaś o tym, żeby zostać tancerką? Ja nie marzyłam. Ja po prostu od pierwszego momentu, kiedy miałam styczność z tańcem, postanowiłam, że to będzie moja droga życiowa i rzeczywiście tak się stało. Konsekwentnie dążyłam do tego, żeby się rozwijać w tej dziedzinie i aż ile do momentu... Ile miałaś lat, kiedy zaczęłaś? Zaczynałam, kiedy miałam 9 lat. Dzisiaj mam 29.